Arcybiskup Tadeusz Wojda. Kim jest nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski? Czy wiemy o nim wszystko, co jako wierni wiedzieć powinniśmy? Czy zdajemy sobie sprawę, jak będzie wyglądał Kościół za jego, w cudzysłowie, rządów? Czy zdajemy sobie sprawę z jego powiązań z groźnymi dla wiary objawieniami? Czy w polskim Kościele możemy spodziewać się w najbliższych latach jakichś zmian w duchu pontyfikatu papieża Franciszka? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jakie realne konsekwencje przynieść może ta z pozoru nieistotna zmiana? Zapraszam. Ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Zanim zacznę, przypomnę tylko, że filmy na tym kanale powstają przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękujemy i zachęcamy do tego, aby to wsparcie nadal kontynuować. Jesteśmy za nie bardzo, bardzo wdzięczni. Wesprzeć można nas poprzez portal Patronite stałym wsparciem, a jeśli nie chcecie tego robić, możecie wesprzeć nas wsparciem jednorazowym poprzez portal Tipli. 14 marca tego roku ogłoszono, że stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, które dotychczas zajmował arcybiskup Stanisław Gondecki, przejmuje arcybiskup Tadeusz Wojda. Nie jest to znane nazwisko. Nie zasłynął on niczym szczególnym. Nic więc dziwnego, że kolejne media starają się przynajmniej ogólnikowo przybliżyć sylwetkę nowego, ważnego hierarchy. Ale jak to jest z tą ważnością? Tutaj wypada wspomnieć o samym stanowisku przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, bo choć może wydawać się to nieistotne, to pod koniec filmu zobaczycie, że kwestia ta jest w zasadzie kluczowa. To właśnie ta kwestia odsłoni nam prawdę o tym, jaki faktycznie wpływ wywrze na polski Kościół arcybiskup Wojda. Dla wielu może być zaskakujące, że to właśnie takie, a nie inne konsekwencje prawdopodobnie zastaniemy za sprawowania tego stanowiska przez arcybiskupa Wojdę. Mam jednak szczerą nadzieję, że moje przewidywania wcale się nie sprawdzą i będzie zupełnie inaczej. Jest to też kwestia o tyle ważna, że żadne katolickie media o tym nie mówią, a jest to kwestia naprawdę bardzo istotna. Dlatego też zachęcam, żeby obejrzeć ten filmik do końca, a przede wszystkim aktywnie włączyć się w dawanie łapek w górę i komentowanie tego filmiku, bo na samym końcu zawarłam wezwanie, które mam nadzieję, że dotrze do bezpośrednio samego bohatera naszego filmiku. Sama funkcja przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kryje za sobą znacznie bardziej odpowiedzialne zadania niż te, o których powszechnie wiadomo. Przewodniczący ma oczywiście za zadanie czuwać nad koordynacją prac całej konferencji. Jest odpowiedzialny za zwoływanie rady stałej i innych zebrań, przewodniczy też obradom i przesyła dokumenty do Stolicy Apostolskiej. Jednak choć są to główne zadania i takie, o których tak naprawdę powszechnie wiadomo, to wcale nie są to jego zadania najważniejsze, a przynajmniej nie takie, które w najwyższym stopniu oddziałują na stan polskiego Kościoła. Na barki arcybiskupa Wojdy spadają znacznie cięższe, bardziej odpowiedzialne zadania. Otóż przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest, jakby to powiedzieć, takim głosem polskiego Kościoła, jest twarzą polskiego Kościoła. Trzeba zaznaczyć, że ta rola to przede wszystkim funkcja reprezentacyjna dla polskiego Kościoła. Wszędzie, gdzie usłyszycie w jakichś gazetach, w jakichś mediach społecznościowych jakieś teksty na temat Kościoła, to bardzo często będą tam się pojawiać właśnie słowa, które wyszły z ust przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest on obok prymasa Polski, taką osobą, która będzie bardzo chętnie cytowana właśnie w mediach. Dlatego tutaj też trzeba powiedzieć, że będzie to po prostu kolejne nazwisko, które stanie obok takich nazwisk jak arcybiskup Michalik, jak kardynał Glemp, jak arcybiskup Gondecki, ostatni przewodniczący. Arcybiskup Wojda będzie po prostu kolejnym nazwiskiem, które będzie w całym świecie polskiego katolicyzmu i nie tylko katolicyzmu, ale również w takim świecie bardziej świeckim kojarzone z Kościołem. To, co Wam teraz powiedziałam, będzie miało znaczenie przede wszystkim przy końcowych wnioskach tego filmiku, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy, jakie sekrety skrywa przed nami tajemnicza, bądź co bądź, postać arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Część osób uważa go za biskupa konserwatywnego. Czy jest to zgodny z rzeczywistością pogląd? Powiem o tym za chwilę. Najpierw zobaczmy, co właściwie skłania ludzi do przyjęcia takiego poglądu, że jest to biskup
tradycyjny i konserwatywny. 67-letni arcybiskup Wojda, pallotyn i misjolog, w historii swojej posługi stawał na straży małżeństwa i rodziny. W 2019 roku protestował przeciwko Marszowi Równości organizowanemu w Białymstoku. Napisał wówczas następujące słowa. Wobec takiej postawy mówimy stanowcze nie i powtarzamy za kardynałem Wyszyńskim non possumus. Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bezkarnie obrażano nasze uczucia religijne. Marsz, chociaż zakłada przeciwdziałanie domniemanej dyskryminacji wspomnianych środowisk, w rzeczywistości sprzyja dyskryminacji innych, tych, których sumienie jest wyczulone na dobro społeczne, chrześcijańskie i obyczajowe, a także jest miejscem obrażania i robienia parodii z treści, które są dla wierzących najwyższą wartością. Innym razem, z okazji mszy świętej na początek roku szkolnego, arcybiskup w homilii skrytykował rozmaite ideologie, które wchodzą do szkół. Formacja i edukacja w szkole ma sens, kiedy prowadzi do obiektywnej prawdy. Szkoła powinna być wolna od tego wszystkiego, co tę prawdę mogłoby fałszować lub naginać w jakimkolwiek celu. Nie powinna otwierać swojej przestrzeni dla jakiejkolwiek ideologii, polityki, liberalnych koncepcji pedagogicznych czy niewłaściwych modeli życia. Prawdy człowiek nie stwarza, ale ją odkrywa. Ku niej się wspina. Odkrywając ją, dochodzi do jej źródła, które jest w Bogu. Cała więc formacja i edukacja w szkole ma sens, kiedy prowadzi do obiektywnej, a nie subiektywnej prawdy. Wówczas to biskup apelował o wyczulenie młodych na dobro indywidualne, ale też i wspólnotowe, na dobro narodu oraz w duchu miłości ojczyzny. W 2020 arcybiskup przestrzegał przed zakamuflowanymi zagrożeniami dla Polski, mówiąc: siły dawnego systemu, przefarbowane na różne odcienie, nowe ideologie importowane z zagranicy i za zagraniczne pieniądze są wielkim zagrożeniem dla narodu, rodziny i kościoła. Pomijają zasady i wartości oraz dobro ojczyzny. Mimo tego wydawałoby się bardzo ortodoksyjnego, a wręcz narodowego i patriotycznego zabarwienia wypowiedzi arcybiskupa Wojdy, zerknijmy teraz na przeciwny biegun jego działań, bo i tutaj niestety takie się znajdą. Wszystkie one słusznie wzbudzają niepokój, a zwłaszcza ta jedna kwestia, którą wymienię na samym końcu tej niedługiej listy. Wybrałam to, co uważam za najważniejsze, a ostatnie myślę, że jest zdecydowanie najbardziej niepokojące. Arcybiskup Wojda, będąc metropolitą gdańskim, wprowadził niezgodną z tradycją katolicką, a niestety coraz częściej pojawiającą się w szeregach Kościoła katolickiego, posługę diakona stałego. Odwoływał się wówczas do archeologistycznych, a więc błędnych tendencji Soboru Watykańskiego II. O błędzie archeologizmu możecie dowiedzieć się z filmu, który zaznaczyłam tutaj nade mną i link do niego zamieściłam też w opisie. W czasie kryzysu na granicy, mimo generalnego wspierania działań Straży Granicznej, w wypowiedziach arcybiskupa znalazły się również szkodliwe społecznie treści. W duchu pontyfikatu papieża Franciszka, wiadomo w jakim duchu papież Franciszek wypowiada się na temat migracji, wypowiedzi te, chcąc nie chcąc, służyły liberalnej agendzie politycznej, która stale zmierza do destabilizacji narodowego bezpieczeństwa. Cytuję tutaj wypowiedź arcybiskupa. W każdym emigrancie, kimkolwiek by nie był, jakiejkolwiek by nie wyznawał religii, jest coś z Jezusa, dlatego że Jezus był emigrantem. Również arcybiskup Wojda był jednym z tych biskupów, którzy podeszli entuzjastycznie do pomysłu papieża Franciszka na otwarcie synodu. Został on zainicjowany w roku 2021 i wówczas to wypowiadał się arcybiskup Wojda dość absurdalnie na temat grup synodalnych, mówiąc, że powinni się w nich znaleźć nie tylko ludzie wierzący i praktykujący, lecz także ci, którzy mają problemy z wiarą, którzy przestali praktykować i którzy odwrócili się od Kościoła. Każdy głos jest cenny i każdy głos może stać się głosem Ducha Świętego, który chce nam coś powiedzieć. Sam synod z kolei biskup nazwał odnową naszej wiary. Również w wywiadzie, którego udzielił już po tym, jak został obrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, wypowiedział się w taki sposób, że wśród priorytetów swoich działań wymienił m.in. tworzenie kościoła synodalnego jako zadanie przekazane przez samego papieża Franciszka. Choć już cała ta lista jest niepokojąca, to zdecydowanie przoduje tutaj fakt, że arcybiskup Wojda w 2021 uczestniczył w festiwalu, który nazywał się Mladi Fest i odbywał się, uwaga, w Medjugorje.
O ile samo uczestnictwo w takim festiwalu jeszcze nie byłoby wcale niczym dziwnym, dlatego że można wykorzystać go po prostu jako okazję do przekazania pewnych dobrych treści, to jednak stało się tam coś, co już nie było tak dobre, co wręcz jest sygnałem alarmującym o tym, że no, ten biskup nie ma dobrego podejścia do takich kwestii jak właśnie objawienia prywatne, a zwłaszcza objawienia prywatne niezatwierdzone przez Kościół, do których Medjugorje należy. I nie są to tylko niezatwierdzone przez Kościół objawienia, ale wręcz groźne dla wiary o treściach, których z nauką Kościoła pogodzić nie można. W wywiadzie dotyczącym uczestnictwa w tym festiwalu biskup powiedział następujące słowa. Patrząc na to wszystko, pomyślałem w swoim sercu, że to naprawdę nadzwyczajne miejsce, które przyciąga młodych. To obecność Matki Bożej, czyli gospy, razem ze swoim synem. Każdy z nas poszukuje wzorców życia, aby budować naszą wiarę, nasze chrześcijaństwo. Myślę, że Medjugorje jest tym miejscem, gdzie to wszystko można znaleźć. Jak widać, biskup Wojda wypowiedział się na temat tych, tak jak powiedziałam, groźnych objawień, w sposób jak najbardziej aprobujący i zdecydowanie nie jest to dobry zwiastun, jeśli chodzi o jego, powiedzmy, zmysł wiary, jego sposób rozeznawania tego, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, tego, co jest dobre, a tego, co jest złe. Jeśli będzie on faktycznie głosem Kościoła, to przydałoby się jednak, żeby taka osoba posiadała ten przynajmniej zmysł wiary na takim poziomie, żeby wiedzieć, że objawienia niezatwierdzone przez Kościół i wątpliwe nie powinny być w żaden sposób publicznie przezeń aprobowane. Idąc dalej, przeciętny komentator prawdopodobnie na tym by zakończył. Podałby Wam listę tych lepszych i tych gorszych uczynków, jakie ma na swoim koncie arcybiskup Wojda. Ale ja nie na tym chcę poprzestać, dlatego że chciałabym Wam przedstawić to, jakie na podstawie tego, co powiedziałam już do tej pory w tym odcinku, możemy mieć przewidywania co do przyszłości naszego polskiego Kościoła. I rysują się one niestety bardzo nieszczęśliwie, zwłaszcza dla nas tradycjonalistów. Zaraz po ogłoszeniu arcybiskupa Wojdy przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski pojawiły się w przestrzeni medialnej komentarze, że biskupi wybrali po prostu źle. Nie dlatego, że biskup Wojda jest zbyt konserwatywny, czy w drugą stronę, że jest zbyt modernistyczny, ale właśnie dlatego, że jest zbyt nijaki, że jest zbyt miałki, że nie jest zbyt rozpoznawalny ze swoim sposobem postrzegania wiary Kościoła. Terlikowski, choć nieczęsto się z nim zgadzam, tutaj dość słusznie uważam, dość trafnie, nazwał go klasycznym hierarchą bez właściwości. Bo czy nie dziwi Was, że w wypowiedziach biskupa, które przytoczyłam, można znaleźć zarówno takie bardziej w duchu tradycyjnym, jak i takie w duchu bardziej, powiedzmy, papieża Franciszka, w tym bardziej progresywistycznym? Czy nie dziwi Was, że jest to osoba, która tak naprawdę doskonale odnajdzie się w prawdopodobnie każdych warunkach w Kościele? Gdzieś powie coś bardziej tradycyjnego, gdzieś powie coś bardziej w obronie wiary, a z drugiej strony powie coś takiego, co po prostu nie będzie nikomu przeszkadzać. Jest to osobistość, która po prostu no, niczym się nie wyróżnia. Jest kolejnym hierarchą bez wyrazu, bez wizji, bez planów. Społeczne rozeznanie wydaje się być u arcybiskupa Wojdy na dosyć niskim, wręcz najzupełniej podstawowym poziomie, a przede wszystkim arcybiskup Wojda nie jest takim twardym obrońcą wiary, jakiego dziś Kościołowi przede wszystkim potrzeba. Widząc ten kryzys, z jakim się zmagamy, to przede wszystkim twardych obrońców wiary potrzebujemy. Z tego chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę. Co jednak jest jeszcze gorsze, to wcale nie to, że biskup Wojda nie jest takim obrońcą wiary, jakiego nam potrzeba, ale to, że nie jest nawet modernistą. I tutaj wielu z Was zapyta się, ale dlaczego? Czy nie lepiej, żeby osoba wybrana na tak ważne stanowisko była no nieco bardziej konserwatywna, nawet jeśli nie jest, powiedzmy, jakimś twardym tradycjonalistą, no to żeby była przynajmniej na tę tradycję bardziej otwarta. Ja odpowiem tutaj, że wcale nie byłoby to lepsze dla Kościoła. A to dlatego, że takie zjawiska należy oceniać przez pryzmat tego, jakie konsekwencje one przyniosą. A w tym przypadku konsekwencje będą bardzo
nieprzyjemne, tak jak powiedziałam. I teraz przechodzę do tego najważniejszego etapu filmiku, w którym powiem Wam, dlaczego wybór arcybiskupa Wojdy był prawdopodobnie jednym z najgorszych możliwych wyborów i dlaczego być może byłoby nawet lepiej, gdyby na jego stanowisko został wybrany bardzo nielubiany przez nas, wszystkich tradycjonalistów, kardynał Ryś. W tym samym temacie redaktor Mazurek słusznie zauważył, że demokracja nie lubi postaci wyrazistych. A jak wiadomo, to właśnie demokracja zadecydowała o tym, kto został wybrany na stanowisko przewodniczącego Episkopatu Polski. Arcybiskup Wojda został wybrany jako kompromisowy kandydat. Został wybrany jako osoba, która ani nie pociągnie Kościoła w stronę tradycji, ani nie pociągnie Kościoła w stronę modernizmu. Został wybrany jako osoba, która podtrzyma kurs, jaki trwa od kilku lat. I zdecydowanie myliłyby się tutaj osoby, które uważałyby, że wybór kompromisowych kandydatów na ważne stanowiska kościelne byłby gwarantem zachowania względnego, powiedzmy, tradycjonalizmu w polskim kościele. Wcale tak nie jest. Wybór kompromisowego kandydata jest zawsze katastrofalną decyzją. Zauważcie, że arcybiskup Wojda powstrzyma w polskim kościele kurs, który nie stworzy poczucia zagrożenia u żadnej ze stron. Nie stworzy poczucia zagrożenia ani u progresywistów, modernistów, ani u tradycjonalistów. A poczucie zagrożenia jest konieczne po to, żeby którakolwiek ze stron została zmobilizowana do działania. Czy to na jedną, czy to na drugą stronę, czy to na rzecz tych modernistycznych postulatów, czy to na rzecz tych tradycjonalistycznych postulatów. W sytuacji mobilizacji którejkolwiek ze stron, Kościół byłby ciągnięty albo ku dobremu, albo coraz bardziej ku złemu. I ciągnięcie Kościoła na którąkolwiek ze stron byłoby lepsze niż to, co tak naprawdę dzieje się teraz, czyli trwanie Kościoła w fałszywym pokoju, w poczuciu, że jest całkiem w porządku, powymieniamy się swoimi myślami, powymieniamy się w dialogu, ale nie musimy podejmować konkretnych, aktywnych i przede wszystkim skutecznych działań po to, żeby osiągnąć nasze cele. My jako tradycjonaliści mamy cele wyznaczone bardzo jasno. Chcemy powrotu ortodoksyjnej doktryny, chcemy powrotu precyzji w nauce Kościoła, chcemy powrotu mszy trydenckiej do każdej świątyni katolickiej. Powrót Kościoła do tradycji byłby po prostu dobry. My wiemy jako tradycjonaliści, że to właśnie tradycja jest odpowiedzią na główne problemy, z jakimi dziś zmaga się Kościół. Gdyby Kościół został pociągnięty ku tej tradycji, to byłoby dobrze. Gdyby Kościół z kolei został pociągnięty ku modernizmowi, to uwaga, również byłoby dobrze. Nie dlatego, że modernizm jest dobry, ale dlatego, że taka sytuacja spowodowałaby dobre warunki do tego, żeby wszyscy ci ludzie dobrej woli o ortodoksyjnym sposobie myślenia dostrzegli przede wszystkim zagrożenie modernizmu i zmobilizowali się do tego, żeby je osiągnąć, żeby osiągnąć swoje cele, żeby przede wszystkim hierarchowie, ci, którzy rządzą Kościołem i księża, również ci najbardziej szeregowi księża, dostrzegli zło, zagrożenie, jakie niesie ze sobą modernizm. Dziś modernizm jest ukryty, to zło jest ukryte i jego tak dobrze nie widać. To widzą tylko osoby, które jakoś bardzo, powiedzmy, głęboko w tym siedzą, ale wielu szeregowych księży, mimo że ma bardzo dobre intencje, mimo że chce dobra dla Kościoła, to nie dostrzega, ile jest zła w tym, co się dzieje dziś w Kościele. I jestem przekonana, że wielu księży, gdyby zdało sobie sprawę z tego, jaki kryzys przeżywamy, zrezygnowałoby przykładowo z podawania Komunii Świętej na rękę. Zresztą co tu dużo mówić? Spójrzmy sobie na ten tak zwany efekt Franciszka. W momencie, gdy papież zaczął walczyć z mszą trydencką, to efekt został osiągnięty zupełnie odwrotny do tego, jaki on sobie zamierzył. Okazało się, że msza trydencka wzbudza nadal coraz większe zainteresowanie wśród wiernych, że coraz więcej wiernych na nią chodzi, że coraz więcej również księży zaczyna się nią zainteresować, że zyskuje ona coraz nowych zwolenników. Spójrzcie sobie na historię tak naprawdę całą Kościoła. Kościół był wielokrotnie trapiony przez różne herezje, błędy, one były podnoszone otwarcie przeciwko ortodoksyjnej doktrynie. I Kościół radził sobie tak doskonale właśnie dlatego, że był otwarcie atakowany. Zawsze powstawali obrońcy wiary, którzy formułowali ortodoksyjną doktrynę, definiowali ją coraz lepiej. Powstawały definicje dogmatów przeciwko rozmaitym herezjom. Dziś nie jest to możliwe, dlatego że kurs obecnego Kościoła jest taki, że wszystkim wydaje się,
że jest względnie dobrze. Dlatego, że tak jak mówię, żadna ze stron nie ma tego poczucia realnego zagrożenia przez to, że ono nie jest otwarte. I to jest tym gorzej, dlatego że to zagrożenie jest. Ono cały czas działa, tylko jest ukryte, jest zamknięte i przez to większość ludzi, którzy mają potencjał do tego, żeby naprawić Kościół, po prostu są uśpieni. Ich czujność jest uśpiona. Oni tego nie zauważają. I to są właśnie warunki, w których Kościół najbardziej się osłabia. Działania skrajnie sprzyjające modernizmowi, idące dziś szczególnie z Watykanu, mają doskonałe pole do działania. Niestety wszystko to związane z synodem, wszystko to związane z rozwadnianiem doktryny, to sobie cały czas powoli działa, powoli sobie miele to wszystko w naszym polskim kościele, a kurs nadal się nie zmienia. I z tej właśnie perspektywy wybór arcybiskupa Wojdy na przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski jest prawdopodobnie najgorszym lub jednym z najgorszych z możliwych wyborów. Jednak co należy tutaj zaznaczyć, to to, że biskup Wojda w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że zechce zrobić wszystko, żeby nie zawieść nadziei pokładanych w jego osobie. Zatem, drogi arcybiskupie, jeśli jakimś cudem trafisz na ten filmik lub jeśli ogląda go ktoś z episkopatu, a wiemy, że hierarchowie lubią podglądać, co się dzieje u tradycjonalistów, jeśli ktoś z biskupów ogląda ten filmik, to uprzejmie proszę, żeby treść tego filmiku przekazać biskupowi Wojdzie i przekazać mu, że jeśli chce poprowadzić faktycznie Kościół ku górze, tak jak się zadeklarował w wywiadzie, to żeby nie próbował przypodobać się każdemu, ani nie próbował sugerować się tym, co będą mówić o nim ludzie. Niech arcybiskup działa konkretnie, precyzyjnie, radykalnie, niech wypowiada się mocno i nie boi się tego, że z jakiejś strony po prostu zyska wrogów. To, że jakaś część ludzi będzie przeciwko niemu, jest naturalne i nie da się tego uniknąć. My jako katolicy nie możemy podobać się każdemu. I my również jako tradycjonaliści liczymy na to, że arcybiskup będzie działał albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo w takim duchu, że będzie to na rzecz tradycji, albo w duchu, że będzie to na rzecz po prostu modernizmu. Bo my jako tradycjonaliści i tak poradzimy sobie w każdych warunkach, ale dopóki w polskim kościele panuje atmosfera fałszywego pokoju, to polski kościół tonie i będzie tonął. I nie możemy się spodziewać, że ta sytuacja się poprawi. Z naszej strony jako tradycjonalistów arcybiskup ma rzecz jasna zapewnioną modlitwę w intencji nowej, nowo objętej przez arcybiskupa posługi. Jeśli obejrzeliście ten filmik do końca, zachęcam do tego, żeby napisać w komentarzu: Kościół musi być wyrazisty. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.